Cześć, cześć. Witam ponownie. Dolopek, dolopek. No cóż, obcy nie chce nas puścić do śluzy. Uciekamy już. Ale włączony tu tego, jakiś gościu zamknął nam przed ryjem śluzę i tutaj się znaleźliśmy, gdzie jesteśmy i próbujemy teraz uciec. Próbujemy otworzyć drzwi do śluzy, ale cały czas siedzi nam na karku. No jest hałas. Przylatuje obcy. Nie wiem, może kurde otworzyć śluzę i się schować, ale to wleci mi do tej śluzy. I co wtedy? Ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. No dobra. Wznawiamy i przeczytajmy, co mi tu pisze w ogóle. Dostań się do laboratorium, uruchom alarm. Uruchomiłem. Idź do śluzy. No idziemy do śluzy. Ale obcy idzie z nami. Daję mu po oczach, ale on wraca. No dam mu po oczach, to on wróci, no. Czeka przy śluzie. Co ja mogę jeszcze zrobić? Mogę hałaśniej wyczepać. A właśnie nie działa, nie słychać go w ogóle. To ci dopiero, a właśnie. No dlaczego ja nie mogę zdążyć? Duszę jak głupkowaty na te przyciski. Dobra, próbujemy dalej. W tej chwili gra mi się wyłączyła, gra też się wkurzyła. Jak fakt, to zaraz będzie tu. Tylko gdzie? Skąd? Gdzie jesteś, gościu? Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Jezu, obcy tam jest. Zamykaj. Kurde, dlaczego to tak ciężko? I teraz go nie było. Aha, bo minę zostawiłem. Bombę rurową. I minę. Być może to go troszkę tam zatrzymało. Aha. Co ty kombinujesz, Ripley? Gdzie ty idziesz? Matko do ciebie. Ach, ten metaliczny oddech jest wspaniały, można powiedzieć. Ale czy ja mogę tobą kierować? Nie mogę. Aha, mogę pominąć to, ten film. No jak? Ja nie chcę tego pominać. To jest cała kwintesencja w kosmosie. Dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę.
Otwieraj, otwieraj. Aha. No fajnie, ale co? Z powrotem na stację jesteśmy tylko w innym miejscu, tak? Jezu, kochany. Ja nie wiem, no nie daję sobie rady, wiecie? No nie daję sobie rady z tym obcym, no. Widzę, patrzę i duszę, ale... Albo za późno duszę, albo za wcześnie i go to tam nie sięga. Znowu północ jutro do roboty. Aha. Już kieruję swoimi ruchami. Tylko nie wiem, co mam zrobić za bardzo. Ale chodźmy do środeczka. Aha, pewno mam schować skafander, co? A można zamknąć tą śluzę? Czy sama się zamyka? Przebierz się. Ale tam jest otwarta. Nie, zamknęła się. Dobrze. Przybieranko. Nie ma lustra? Nie ma lustra. Już jest? Dobrze, Amanda? Hello? Hello? Can anyone hear me? Ripley, is that you? Yes, wait! Me, son of a bitch! You locked me in! You blew the lab into space! I had no choice. No choice at all! You saw that thing, you saw what it could do. I had to get it off the station. By any means necessary. Yeah, use me as bait. I mean, to die. And it goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. There's that. And there's the fact that you're a heartless bastard. I'm heading back to the Bureau. We can discuss your methods there. Ripley out. Ty mam iść? Ty jest zamknięty? Nie, my na lewo gdzieś byśmy chcieli iść. Pojedźmy jedno do galerii. A po co do galerii? Znajdź drogę do biura. Uwięziono stwora poza Sewastopolem w odrzuconym laboratorium. Znajdź resztę zespołu i staw czoła Watsowi. Aha, czyli teraz ludzie. Fuh. O, rany. Tutaj nie byliśmy jeszcze. No, jakaś nowa lokacja. Dobra, no na lewo byśmy musieli iść, a na prawo co mi to da, że otworzę? No, ale mam czas, chyba nie ma obcego, to możemy się pobawić, co? A na lewo gdzie? Tam? Stamtąd przyszedłem. No. Czyli tam. Też nie. Jak to się patrzy? Patrzę tu. Aha. I na lewo. Dobra. A co jest tu? Eksploracja. Chodzę sobie na normalnie, na nóżka sobie chodzę. Widzicie to? Będzie ta, no nic nie mogę wziąć. Aha, bo ja mogę coś zbudować. Wiecie, ja sobie coś zbuduję, bo ja dużo rzeczy straciłem. Bombę rurową możemy zrobić? Zróbmy bombę rurową. Jakby nie patrzeć, to tam troszkę go przytrzymała ta bomba, ale kurde, no z takimi rzeczami sobie nie daje, wiecie? Ściekły jestem, proszę, mogę zaraz coś zrobić. Jeszcze coś sobie zrobimy, apteczkę możemy zrobić. Zróbmy sobie apteczkę. Apteczek nigdy za mało, za dużo. Co ja gadam, co jeszcze możemy zrobić? Hałaśnik się przydał, ale nie mogę zrobić hałaśnika. Bomba, no nie wiem, czy mi będzie potrzebna. Teraz będą ludzie. Minę MP by zrobił. IMP, tu nie mogę. Bomby też już nie mogę. Granat hukowy mogę i bombę dymną mogę. To co? Granat, jak bombę dymną zrobię, to sam będę błądził. Granat hukowy. Dobra. No dobra, to to już mamy. Naprawdę nie pamiętam, kiedy już chodziłem po łapkach, wiecie? A ty, Amanda?
też pewnie. Tylko nie wiem, czy to syntetycznie nie będą moimi wrogami. To właściwie miotać, to my sobie weźmiemy, a weźmiemy rewolwer może do łapy. Co? Ty na to. Nie, naładuj do końca. Jeszcze jedna kulka. Tak. Muszę iść tam na prawo. Ale sprawdźmy sobie tu. Tam nie przejdziemy. Wymagamy jeszcze bardziej ulepszony palnik. Aha, tam byśmy chcieli iść. Co tu pisze? Pojedź windą do galerii, Salonas. A nie możemy tu sobie pozwiedzać tego? Ale w takim warsztacie znaleźliśmy palnik, tak? Miotać. To wygląda na taki sam warsztat. No chyba nie wróciliśmy do punktu wyjścia. To wcale mi się nie dziwi, bo wiecie co, tutaj te lokacje się kurde powtarzają, widzę. Tam mam iść. Odbiór bagażu, odloty. Tam chyba nie będziemy łazić, nie ma sensu. Czyli idziemy tu i na prawo normalnie. Ale sprawdźmy sobie jeszcze tu. Tylko nie wiem, czy ja stamtąd nie przyszedłem, co? Na pewno się. Jest, jak już tylko się obrócę, już się gubię. Strzelba? No. Coś podobnego. Karta jakaś. A co my tam widzimy? Tu nas miało nie być nigdy. Ale strzelba ma tylko 4 te. Aha. Na tym etapie gry tutaj tego nie uruchomimy. Czyli będziemy tu krążyć, czuję. Wracamy do rewolweru chyba. Ciasno się tu zrobiło. Dobra, gości, coś tam jeszcze jest? Chyba nie. Szkoda mi baterii. Bo mi się kończy. Ja mam rację. Jeszcze. Aha, a tu mi pokazuje na mapce, że tu nie ma przejścia, ale karty znalazłem. Mhm. Jakaś sala odlotu. Czy wy też macie takie odczucia? Replay ty też, że wracamy do punktu wyjścia? Nie sądzę, żeby nam gra tutaj coś zostawiła ciekawego, no ale sprawdźmy. Pierwszy raz mogę sobie pochodzić właściwie.
Powinienem się temu przyjrzeć? Aha, Android. Gdzie jesteś, gościu? Tu jesteś. Ja pierniczę. Ej, gościu. Nie dacie mi spokoju, co? No spróbujmy strzelbę. Jezu! Robimy tą strzelbę, tak? Szkoda naboi było do rewolweru. No ale jeszcze gra zaczyna mi się podobać. To jest to, co lubimy. Ty mi coś dasz? Pójdź ty. Tam nie zdążyłem sobie sprawdzić wszystkiego jeszcze. Uciekałem przed nami. Ale zwątpiłem, te teksty już się odzwyczają od tych tekstów. Nie powinno ciebie tu być. Tam są jakieś schody do góry. A my musimy iść tam na prawo, tam gdzie byliśmy, nie? To co, odpuścimy sobie, idziemy tam. To sprawdźmy tamten głaz. Dlaczego tak użyj palnika plazmowego? A gdzie jesteśmy? Ty jesteśmy. No to sprawdźmy sobie to pomieszczenie. Ciekawe, że tutaj niektóre androidy są w porze, a niektóre... Od razu nie powinno ciebie tu być. Już. Jakoś dziwnie, że nie słyszę człapu człap. Co to jest tu? Co pomieszczenie? Jakiś magazyn? O Jezu, bagaż normalny. Kolej, ja tu włożyłem. Żeby rację znaleźć jedną, której nie mogę wziąć. Dlaczego racji nie wrzuciłem? Paliwo do miotacza, dobrze. A tam gdzieś była bateryjka, której nie mogłem wziąć. Dobra, wychodzimy. No. Dobra, to mamy tutaj jakąś małą eksploatację. Eksplorację, przepraszam. Idziemy tam, gdzie? Na lewo, tak? Tak jest. Czy do góry sprawdzimy jeszcze sobie? A co to znaczy ten wykrzyknik? Proszę mi pokazać. Coś interesującego. Czyli tu, gdzie stoję. No niestety, kurde, jak interesujące mogą być zwłoki. Ach, tu! Nurse, this is Turner. I found the last power coupling. Took me a while, but it's off now. Just spinning the last security brace. Come find me when you've shut yours down, then we can get the hell out of here. Jesus, man, I'm hearing noises everywhere. Every creak and... Just hurry the fuck up, will you? Rzucimy okiem na górę.
Może teraz nie powinienem tu chodzić. Nie na tym etapie. Ale jak już jestem. Aha. No i dobrze. To jest po prostu pomieszczenie u góry. Sterownia jakaś. Nic tu pewno nie będzie. A tu już znowu. This time he nearly wrecked the door with a maintenance jack. Guess he figures it's safe here. Wants to lock himself in. Screw him. We got too much to worry magazynie. About babysitting drunks. Tam może gdzie byłem, te zwłoki. Threw him in the evidence lockup. Let the son of a bitch sleep it off. Czyli samo życie, nie? O, proszę. Stacja zapisu. Na pewno skorzystamy. I pojedziemy tam windą. I teraz chodźmy już do tej windy. Chociaż późno się zrobiło, kurde, może bym skończył. Ale nie chodźmy, żeby do tej windy iść, bo mogę pochodzić tak sobie fajnie. Tak się chce. Gdzie jesteśmy? Ale nie zebrały. Zaraz, no przecież tu byliśmy, proszę. Klucz rozwalony. Mówiłem, że znam te pomieszczenia. Oczywiście, że tak. Dobra, bo za chwilę pobłądzę, wracajmy. Amanda, wracamy. Tak, już nie wiem, gdzie mam iść. Tu nie, tam. Zaraz, stopa. I na lewo, tak? Tu nasi przyjaciele dwaj leżą. Tu jest winda chyba. Windą tam. Ale sprawdźmy tu jeszcze. A co tam jest? Znowu stacja zapisu, ale się teraz palą te stacje zapisu, widzicie to? Zapisujemy, wszystko zapisujemy, każdy krok zapisujemy. I co? Jedziemy! No chyba jak tam pojedziemy, to też będzie można zapisać. Mam nadzieję. Do Galerii Solomons, tak? To jest windą do Galerii Solomons. Dobra, jedziemy. Właściwie powinienem pójść. No ciężko mi to idzie. Naprawdę. I za nerwowo. Jestem obcym. No nie daję sobie rady. Troszeczkę. Nie ogarnię go. Za bardzo emocjonalnie. Oj, coś mi twardy gdzieś znowu ciężko pracuje, albo coś ściąga, albo jakieś jest uaktualnienie. No thanks to weights. He's a ruthless son of a bitch, always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for fucking up with the lockdown earlier. Forget it. You got me out in the end. I'll see you back at the bureau. Spójrzmy na mapkę. O, to. Ale mi mapka pokazała.
Do terminalu lotu kosmicznego. Aha, to tam, gdzie byłem. Wróć do biura szeryfa. Znajdź drogę do biura szeryfa. Czyli będzie eksploracja, tak? Zdążę jeszcze coś obejrzeć. Telefon może znajdę. Teraz jakbym znalazł telefon. Zresztą tam były dwa telefony. Teraz bym zapisał, byś skończył. A dlaczego ja was straszę? Nie? Mamy rewolwer. Naładowany. Nie będzie ten rewolwer. Musimy. Proszę, jest stacja zapisu. Chciałeś? Masz. O gość, a to co? Właśnie ciekawego, naboje do strzelby lubię. Jeden tylko. No ale. Etanolu nie mogę wziąć, nie wiem dlaczego. Co jeszcze? Jeszcze coś? Nic. Dobra, sprawdźmy to. Za chwilę wrócimy i zapiszemy. Tu już coś będę miał w następnym odcinku. Nie będę szukał, nie będę błądził. Limit, 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 limit. Co ja mogę zrobić? Co ja bym mógł zrobić? Bombę lodową? Na cholerę mi bomba. Mołotowa? Nie mogę. Miny? Nie. Granat? Nie. Bomba? Dymna? Na cholerę. Hałaśnik? No. Jak hałaśnik? Nie mogę. Aha, bo tylko trzy mogę mieć. Ja mam pałkę ogłuszającą. Muszę pałkę używać. Na te. Bomba dymna. Zrobimy tę bombę dymną. Ja nie chciałem używać, tylko chciałem ewentualnie zrobić. No. Jak już będzie. Żeby po prostu miejsce zrobić. No ale. Delikatnie nam gra tutaj daje te różne rzeczy. Nie ma szału. Pracę na pewno nie wezmę, ale czujnik przynajmniej wziąłem. A ten coś tam miał? Etanol miał chyba. Co jest z tym etanolem? Nie rozumiem. Że nie można wziąć nigdy. I teraz mogłem. I zapomniałem, gdzie jest stacja zapisu. Gdzieś tam. Tam jest nasz telefonik. Rozejrzyjmy się jeszcze tu. Chodźmy do telefonu. Naprawdę brakowało mi takiego normalnego chodzenia. Proszę, pałkę mamy. Lepszą. Ta pałka umiejętnie stosowana była dobra. No, na pewno tam będziemy musieli pójść. Zapewne. No, to mi tu nic nie pomaga. Kierka. Tu spokój. Dobra, zapisujemy i wychodzimy. Zapisujemy i wychodzimy. Tyle mnie boli. Muszę sobie kupić stolik i krzesło, wiecie. Żeby widzieli, w jakiej pozycji ja tutaj muszę pracować i walczyć z obcym. A jak będę miał teraz stolik i krzesło, to drżyjcie narody. Ta Wiśtawia, to jest tak jak kierownicą jeżdżę z samochodami trochę. Mówię, będę miał kierownicę, będzie super. Super się jeździ, tylko jeszcze kierowcę trzeba by zmienić. Dobra. Dosyć tych wynurzeń. Trzymajcie się. Na razie. Do miłego. Cześć, cześć.